Cześć wszystkim, dzisiaj papa z fryzeria Hane. Dzień 13. Dzień, który jest nazywany pechowym. Możliwe, że nie będziemy mieli aż takiego pecha. No i teraz wszystko w jednej linii już jest. Na każdej linii jest coś. Dobrze. Mniej więcej co, nie będę dzisiaj nic kupował. Zbierajmy na jakieś bardziej potrzebne rzeczy. Na coś innego. Mamy pianki i mamy Edne. No i dzień 13. 200 dzień na 240 tam punkty pisze. Już niewiele wiem, co do czego one są. Musiałem 81 do ręka 9. Okej. O, jest jakieś zamówienie, które ma być szybciej zmiksowane niż te, które były do tej pory. Jedna zamówiła pianki, miętę. No i teraz ma być to zmiksowane, ale na różowym kolorze. Dobrze, zaraz będzie gotowe. Teraz klejer. Tu masz wylecik. Blender. No właśnie się skończyło mnie wymiksować. Tu mogę od razu to wydać. I zaraz będziemy mieli odpowiedź, jak to wyszło. Perfekcyjnie to wyszło. Perfekcyjnie, lepiej być nie mogło. Okej. Tutaj. Peggy. Okej. Czyli ty masz tort urodzinowy i syrop truskawkowy. Torcik urodzinowy. Ta, która nazwała ten smak. O, i 40 razy trafiło mi się albo Great, albo Awesome. To był 40 raz. W Mix Blaya się trafiło. Marty. Marty z burgeri. Awesome. No to zawsze będzie awesome. No, jak się wyraz nie pojawi, zawsze to będzie awesome. Miksuj to. Jeszcze 6 klientów dziennie pewnie będzie. No, chyba, że 6 klientów jest to maksymalna ilość, ale raczej tak nie jest. Johnny, ty masz duży pojemnik. Trzeba coś wybrać. I będzie to drugie zamówienie. O, coś tu nie pykło. O, i teraz mogę sobie cofnąć to. Jak źle wybrałem z polewa. Ninjoy. O, właśnie, dzisiaj już jest 7 klientów. Ninjoy nie jest closerem. I teraz tak, zamówienie piąte.
chyba, że będzie jeszcze więcej klientów. Chyba siódemka nie jest maksymalną liczbą w fryzjerii. Dobra, dzisiaj się jest robi. Trzy zamówienia pod rząd? Nie, dwa. No tutaj jest Oreo, czekolada jest. Są z tej perspektywy podobne. No. I tutaj widzimy, że jest Oreo. Ale ciemność tych tutaj z tymi tutaj jest prawie taka sama. Zobacz się, o co mi chodzi. A nie wydałem trójki? To wydajemy. No i tak bym perfekta nie zdobył, jak widać. Jak widać, nie zdobyłem. Marty, tak? O, no i co? Coś z tym numerkiem 13 dzisiaj wspólnego jest. Coś jest na rzeczy. Coś na rzeczy jest. Najpierw może zróbmy siódemkę, potem szóstkę. No tak, robi twoje zamówienie właśnie, dotarło do ciebie i perfekcyjne nie wyszło. Nasza ninja zaraz powstanie i zobaczymy, jak ona to opunktuje. Nikt nie zabrał jedynie punktów za miksowanie. To za wszystko gdzieś ktoś zebrał. No, prawie perfekt. Prawie perfekt, bo ciupka nie... coś tam nie stykło z tym dekorowaniem. Ale tak to mamy z 90, ileś tam było procencików. O, 6 punktów więcej niż potrzebowaliśmy, zdobyliśmy z tego dnia 1494, czyli teraz będzie rank na 2 dni. Customer cravings. Ty chcesz to? To jest jedna z najlepszych gier, jak tutaj jest, tak, bo ty chciałeś to, ten tort. Na początku to wiadomo, że się trafi, no bo pianek nie było, jak przyszedł mat. Jest łatwo, tak. Teraz akurat się pojawiają trzy opcje do wyboru, ale jego też nie było dzisiaj, żeby pianki zamówił. I odrzucam te opcje, dlatego że nigdy nie ma zamówienia, gdzie jest podwójna posyłka. Chociaż nie pamiętam, jak Greg zamawiał, to musi być to zamówienie, bo to nie ma podwójnej posypki takiej samej. Są dwie posypki, ale inne. A tam były dwie posypki takie same, a takich zamówień nigdy nie było. I co? I tutaj nie ma żadnego paseczka. Do zobaczenia następnym razem, tak. Zdobyliśmy dzisiaj 6 punktów więcej niż rank wymagał, dlatego też pasek się nic nie namalował. Wychodzi na to, że na rank świąte przewalibyśmy 1000 więcej punktów. No, więc te 6 punktów mniej będziemy zdobywać przy następnym razem. Tak. Cześć.